Jestem teraz tutaj właśnie, gdzie zatrzymała się ekipa CCC Sprandi Polkowice i będę miał tą ogromną przyjemność, aby zobaczyć taki maluteńki fragment tego, czym ci Państwo się zajmują. W ogóle przed chwilką z nimi rozmawiałem, bardzo fajni goście, aż mi się teraz cały czas twarz śmieje, ponieważ super spotykać takich ludzi, pozytywnie nakręconych. I dlatego też bardzo się cieszę, że będę mógł pokazać fragment tego, czym oni się zajmują. Także zapraszam teraz do miejsca, w którym serwisowane są rowery oraz do autobusu CCC Sprandi Polkowice, który różni się, naprawdę różni się od tego, którym jeżdżą kolarze AG2R, który pokazywałem wczoraj. Jesteśmy na starcie 7 etapu 75 Tour de Pologne. Goszczę tutaj u pana Michała. Pan Michał jest kim? Mechanikiem, można powiedzieć, grupy CCC Sprandi Polkowice. Niech pan opowie, co takiego dzieje się, kończymy etap, no i jak wtedy zaczyna się państwa rola, co takiego robicie po etapie? Znaczy, po etapie oczywiście pakujemy rowery na samochody, mamy do tego specjalne przystosowane bagażniki, przyjeżdżamy do hotelu, no i tak naprawdę zaczyna się nasza praca, zaczynamy od mycia rowerów, jeden z mechaników myje rowery, następnie drugi je przegląda, no i ewentualnie zmienia jakieś części, czy tam, jeżeli coś jest uszkodzone, jeżeli był jakiś defekt na wyścigu. No i następnie pakujemy do ciężarówki, no i tak się nam ten dzień pracy kończy. Długi. Każdego dnia naprawdę, każdego dnia myjecie rowery? Każdego dnia myjemy rowery wyścigowe, także jak i zapasowe, ponieważ to jest też pokazanie jak gdyby naszego kunsztu i naszej osoby. No i oczywiście sponsora, który nam dostarcza tą markę rowerów. No tak, rozmawialiśmy troszkę wcześniej. Bardzo późno Państwo chodzą spać. Jak to wygląda? No akurat tutaj ten wyścig jest dość specyficzny, ponieważ etapy kończą się, zaczynają się późno ze względu na transmisję telewizyjną. W innych krajach inne wyścigi również też mają transmisję, aczkolwiek Czesław Lang tutaj po prostu ze względu na Polski, na Polaków po prostu robi te etapy troszkę później, żeby więcej ludzi oglądało w telewizji. No tutaj akurat zaczynamy pracę rano w czas, odnośnie około godziny 8 wieczór, no kończymy no już o północy. No właśnie, bo rano teraz jesteśmy przed etapem, no to teraz co się tutaj dzieje, jeżeli chodzi o... Teraz akurat zawsze, tutaj na tym wyścigu staramy się, samochody przygotowujemy zawsze rano, ponieważ mamy na to czas. Z rowerami akurat nie pozwalamy sobie, żeby rowery były zostawione jakieś prace na dzień przed startem. Mhm. Zawsze są robione dzień po wyścigu. Natomiast w dzień, tak jak dzisiaj tutaj rano, no to myjemy samochody, przygotowujemy je do wyjazdu. No i następnie zabieramy się rowery, czyli jak gdyby taki końcowy czek i pompowanie kół. Właśnie musimy sprawdzić, jaka jest temperatura powietrza, jaka jest pogoda, no i wtedy dostosowujemy odpowiednie ciśnienie w oponach. Naprawdę? Odnośnie tutaj temperatura ma znaczenie, jeżeli chodzi o ciśnienie w oponach? Tak. No tutaj na takich etapach też kształtowanie terenu, musimy zobaczyć, czy na przykład nie zbiera się na deszcz czy coś tam, bo tutaj jest mniej więcej pompowanie kół jest od 7,5 atmosfer do 8,5 atmosfer. Okej. Okay. A jakby pan mi tak szybko pokazał mniej więcej, co tutaj znajduje się w tej ciężarce? No rowery tu widzimy, koła. No akurat tutaj u nas, w naszym przypadku mamy tak, że pierwsze sobie stawiamy, to są rowery wyścigowe, oczywiście z numerami, z chipami. Następnie mamy pierwsze rowery zapasowe, które są tak samo ustawione identycznie jak rowery wyścigowe. I one idą na samochód, tak? Idzie na pierwszy samochód, z tej strony mamy drugie rowery zapasowe, które idą na drugi samochód. Okej. Okay. I koła. No i oczywiście koła zapasowe z tej strony. I tutaj jest pana królestwo. No tu jest jeden z punktów, że tak powiem, na prawo roweru. Tu stawiamy nasze narzędzia. No i tutaj mamy już części zamienne, różnego typu klocki hamulcowe, łańcuchy, no i tak to mniej więcej było. I taki samochód ma także własną myjkę chyba, tak? No tutaj pod spodem mamy, jest zbiornik na 400 litrów wody, jest również agregat. Także nie potrzebujemy tylko tyle, co dolejemy wody, a nie potrzebujemy prądu, ani super podpięcia, bo tutaj już jesteśmy samowystarczalni. Rewelacja. Na przykład na taki etap jak dzisiaj stosujemy troszkę chyba inne opony. W ogóle pamiętam, jak byłem dzieckiem, to te opony były moim zdaniem troszkę cięższe. Jak ja jeszcze jeździłem na rowerze, to jeździłem przynajmniej organoleptycznie. To tak wygląda, jakbym jeździł na cięższych oponach. Teraz się to zmieniło chyba, nie? Parę lat temu jeździło się na oponach 23 mm, 21 nawet czasami na rowerach czasowych. W tym momencie, że tak powiem, stosuje się opony 25, no i nawet 28 czy 30, ale to zależy już na jakieś tam wyścigi po brukach, po kostce. Ale generalnie teraz, jeżeli chodzi o wyścigi,
po normalnych drogach szerokość opony 25. A jeden zawodnik ile ma rowerów? Zawodnik posiada 6 rowerów. 6 rowerów, tak. I to jest tak, że zazwyczaj jeździ na jednym, tylko jak się zepsuje. Znaczy, no tak, no. Czy zależy od też profilu etapu? Nie, znaczy mieliśmy, znaczy mamy też rowery stricte dla sprinterów, ale no był taki mały problem z tym rowerem i musieliśmy z niego zrezygnować. Fajnie, bardzo panu dziękuję. Panie Adamie, no właśnie, jak prezentuje się ten autobus, bo jak tutaj wszedłem, to powiem szczerze, jestem zachwycony, no czegoś takiego też jeszcze w życiu nie widziałem. No tak, no autobus jest naprawdę pokaźny. No tutaj co mogę pokazać, no tak, nad fotelami kolarze mają swoje schowki na najbardziej potrzebne rzeczy przed startem. No tu jest to jak z wodą, tu mamy telewizję, wzmacniacze. Każdy ma swój własny schowek, swój własny tak, fotel? Każdy swój schowek. Swój... Czyli jest jakaś hierarchia, kto gdzie siada? Znaczy tak, no starsi zawodnicy lubią siedzieć z przodu, młodsi idą do tyłu, ale jakoś nie ma z góry ustalonego, kto gdzie musi. Tutaj widać telewizory, panel do obsługi z naszym logiem. Tu są schowki na rzeczy, które gotujemy po etapie. Czyli kasza, makarony. Fuj, nie, bardzo nie lubię kaszy, ale makaron to mógłbym jeść. Jakaś kawka, takie rzeczy. No to jest kuchnia. Mamy tutaj indukcję, zlew, mikrofalę, śmietnik. Czyli właściwie wszystko tutaj jest. Jakieś prysznice też? Tak, prysznic jest tam dalej. Tu jest oczywiście maszyna do kawy, lodówka, zamrażarka. Prysznic. Czyli w sumie nie można się tak intymnie wykąpać, tylko... No nie, nie. Koledzy widzą, jak się drugi kąpie. No tak, ale to kolarzom nie przeszkadza. Aha, i tutaj. No i tu jest stolik. Tu jest taka szatnia do przebierania się po wyścigu. Aha. I schowek na miski z dekoracji. Super. A jak się w ogóle prowadzi taki autobus, niech mi pan powie? Jak się wygodnie? Jedzie do przodu na dużej drodze, no to fajnie, wygodnie, bo jest cichy, komfortowy w jeździe. No ale jak trzeba zaparkować albo gdzieś jeździć po górach, no to już jest ciężko. Długo pan tak jeździ? Trzeci rok. No bo myśmy się w zeszłym roku poznali, jak robiłem z panem wywiad właśnie do radia. Pamiętam, że pan opominał, ale fajna praca chyba, prawda? Tylko, że fajna. Wymagająca, bo trzeba krótko spać. Tak, dokładnie. Okej, bardzo fajnie. Bardzo panu dziękuję.